proszę opowiedzieć coś o zbliżającym się konkursie. Drodzy Państwo, jest organizowany konkurs na ciekawą, najlepszą prezentację multimedialną poświęconą tematyce porozumienia Jastrzębskiego. Jest to konkurs organizowany przez struktury Solidarności pod patronatem honorowym pana europosła Bolesława Piechy, pana posła Grzegorza Matusiaka i pod moim skromnym patronatem. Drodzy Państwo, ten konkurs potrwa do sierpnia tego roku. Myślę, że jego regulamin jest w widocznym miejscu opublikowany na portalu JAS24.info. No i cóż mogę powiedzieć? Zapraszam serdecznie do udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu. Jest ono przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Skąd pomysł? Ten pomysł wziął się z takiej potrzeby. Organizatorzy to dostrzegli, że należy zainteresować młode pokolenie, pokolenie pani redaktor, moje pokolenie, wydarzeniami, które miały miejsce nie tylko właśnie na Wybrzeżu, ale również w Jastrzębiu-Zdroju i które doprowadziły do tego, że obecnie żyjemy w demokratycznej Polsce, czyli właśnie mówię o porozumieniu jastrzębskim. Przy wykorzystaniu tych najnowszych technik, internetu, tworzenia prezentacji multimedialnych, czyli w tych nowoczesnych formach, tak doskonale znanych młodym ludziom, chcemy też skłonić ich, żeby wykorzystawszy te formy, przygotowali materiał na temat porozumienia jastrzębskiego, czyli ten pomysł wziął się tak naprawdę z tego, że chcemy utrwalić w młodym pokoleniu pamięć o tych wielkich historycznych chwilach. W związku z tym, jaki wpływ na młodzież, czyli na nas, mają porozumienia jastrzębskie? Pani redaktor, zdawałoby się, że było to coś, co miało miejsce w przeszłości, jak ani pani, ani ja nie żyliśmy, więc nie ma to bezpośredniego wpływu. Myślę, że to błąd. Myślę, że osiągnięcia tamtej epoki, przede wszystkim to, że udało się wypracować zmiany, które doprowadziły do ostatecznych przemian społeczno-ustrojowych w Polsce, no, doprowadziły do tego, że żyjemy w państwie demokratycznym, otwartym na wartości, nowoczesnym, takim, który chce się rozwijać, takim, który w pewnym momencie powiedział nie władzy komunistycznej i który gdzieś się skłonił w stronę godności człowieka. To są ideały, o które staramy się również dzisiaj pamiętać. Także, drodzy Państwo, odpowiadając ściśle też na to pytanie, młody człowiek zawdzięcza tym porozumieniom i przede wszystkim strajkującym górnikom to, że żyje teraz w niepodległej, wolnej Polsce, w której może się rozwijać i kultywować tą pamięć. W takim razie jestem w pełni przekonana, że wezmę udział w tym konkursie, ale czy Ty też? Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.